łączy nas ta idea, idea bycia razem, tej przyjaźni. Drukna Basia była szefową, szefową, takim patronem Harcerskiego Klubu Archeologicznego, propagatorką Grunwaldu w ogóle w całej Polsce, nie tylko w Chorągwi. I Drukna Basia była jednym właśnie z tych inicjatorów powstania ruchu programowo-metodycznego Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich. W Radzie Wspólnoty były osoby z całej Polski, które wspierały te działania, tak? No ale zawsze jest potrzebna ta lokomotywa i Drukna Basia była tym takim pomyczkiem, który zawsze podżegał do tego, żeby działać, robić coś lepiej, coś więcej. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jako ruch programowo-metodyczny nie działa tylko i wyłącznie podczas zlotów grunwaldzkich. Jest to ruch całoroczny. Zloty są tylko podsumowaniem pracy całorocznej drużyn, które przystępują do współzawodnictwa o tytuł i odznakę drużyny grunwaldzkiej. Wspólnota przyjaźni. To są ludzie. Dopiero później są drużyny, dzieci oczywiście w drużynach jak najbardziej, ale to są przyjaźnie na całe życie. To są ludzie, którzy mają wspólną pasję, którzy lubią się spotykać i lubią przebywać w swoim towarzystwie. Nie dlatego, że mamy wspólny Grunwald i tylko to. To jest jakieś takie magiczne w ogóle miejsce. Grunwald sam jako Grunwald jest magicznym miejscem, który ściąga tych ludzi. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie można realizować własne pasje. Jeżeli ktoś chce być w drużynie i to w tej drużynie nie jest tylko dlatego, że jest tam Antek czy Jasiu, tak, bo są koledzy, którzy robią coś fajnego, ale czymś się interesujemy i chcielibyśmy poprzez nasze zainteresowania pokazywać innych nasze pasje, tak, zapoznawać, rozwijać je, doskonalić, to Grunwald jest takim najlepszym miejscem, przede wszystkim wspólnota, tak? Bo to praca śródroczna pokazuje, jak dzieciaki pracują, czym się interesują, co doskonało i w jaki sposób te zadania są realizowane. Z okazji jubileuszu 30-lecia Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich chciałabym podziękować wszystkim instruktorom, zuchom, harcerzom starczym, wędrownikom, osoby wspierające za wkład pracy, za uśmiech, za pomoc, którą okazywaliście i życzę, żebyśmy mogli tę wspólnotę jeszcze wspominać długie, długie lata i żeby mogła obchodzić i 40-lecie, i 50-lecie, pewnie nie w pełnym składzie, bo to życie. Ale życzę Wam, żebyśmy byli tą wspólnotą na co dzień, nie tylko na zlotach grunwaldzkich, ale codziennie w pracy harcerskiej.